Cześć, dziś jesteśmy niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego. Będziemy eksplorować dawną, tajną niemiecką fabrykę amunicji DAG Alfred Nobel. Jak już widać, to jest pierwsze ostrzeżenie. Informacje o terenie niebezpiecznym. Sama fabryka powstała w 1939 roku i zajmowała powierzchnię aż 35 km². Dzisiaj będziemy poruszać się po fabryce według mapy, którą udało się ściągnąć z jednej ze stron poświęconych właśnie fabryce. Będziemy poruszać się zielonym szlakiem, czyli szlakiem pieszym. Z tego, co po prostu tutaj widać, to jest też dostępny na mapie zaznaczony szlak samochodowy, ale także też rowerowy. Myślę, że czeka nas dosyć długi spacer. Tutaj po prawo już widać pierwszy z opuszczonych budynków. Były to najprawdopodobniej jakieś tam budynki socjalne, zaopatrzeniowe. Do końca tego niestety nie wiem. Jak już wcześniej wspominałem, była to bardzo tajna fabryka, bardzo dobrze zamaskowana w lesie. Nawet Niemcy, którzy tutaj pracowali, do końca nie wiedzieli, co tu jest robione i w jakich ilościach. Jak widać, idziemy w środku lasu i mamy taką drogę betonową. Otóż taka sieć dróg przechodziła właśnie przez teren tego zakładu. Oprócz tego była linia kolejowa, a teraz idziemy zobaczyć silosy, w których był przetrzymywany metanol oraz olej napędowy. Tutaj przed nami widać jeden ze silosów. Zobaczymy, czy uda nam się dostać troszeczkę wyżej, żeby to zobaczyć. Najprawdopodobniej w czasie wojny było tutaj około 500 budynków, które były oddalane od siebie w tak zwanej bezpiecznej odległości, że w razie możliwego wybuchu, żeby inne obiekty nie zostały zniszczone. O kurczę, ale to robi wrażenie. Zobaczcie na silos. Chodząc tutaj, trzeba być bardzo mocno ostrożnym. Zobaczymy, bo może uda nam się wejść do środka tego silosu. Udało się nam dostać do środka. Tutaj trzeba być bardzo, bardzo mocno ostrożnym. Dobra, udało się dostać do środka silosu. Zobaczcie, jak on wygląda. Tam u góry był drewniany dach, który w razie wybuchu zapewniał to, że energia eksplozji nie rozchodziła się po bokach, tylko szła do góry. Tutaj widać kolejny silos. Jest on mniej obsypany ziemią niż poprzedni, w którym byliśmy.
Tutaj po lewo widać jakiś budynek z numerem 176. Nie wiadomo, czy on był tutaj do obsługi tych silosów, czy pełni jakąś inną funkcję. Ogólnie bardzo mało wiadomo jest rzeczy na temat samej fabryki, z tego względu, że nie zachowały się żadne dokumenty. Najprawdopodobniej dokumenty zostały wywiezione w głąb III Rzeszy podczas ewakuacji fabryki, albo po prostu zniszczone. Tu jest kolejny z silosów, jak widać, tylko jest bardzo mocno przysypany ziemią i nie robi aż takiego wielkiego wrażenia jak poprzedni. Jak widać, teren dochodzenia jest bardzo ciekawy. Jak nie z górki, to pod górkę. Po lewej i po prawej widać dwa następne silosy. Fabryka była na tyle tajna, że pociągi, które wjeżdżały na przykład z węglem na rozładunek, przed wjazdem do fabryki gasiły piece i wjeżdżały na samej parze. Jeśli tej pary by brakło w czasie jazdy po terenie fabryki, były urządzenia, przez które można było tą parę się zaopatrzyć. Fabryka posiadała swoją straż pożarną, swoją oczyszczalnię ścieków, elektrociepłownię. Ogólnie fabryka była przystosowana do tego, że, tak jak wcześniej wspominałem, wszystkie obiekty znajdowały się dosyć daleko od siebie, a z tego względu, że w razie ataku wroga, tam aliantów, czy po prostu wypadkiem przy pracy, czyli wybuchem, by została zniszczona jakaś linia produkcyjna, to druga linia była sprawna i mogła dalej ciągnąć tą produkcję. Tutaj widać po prawej jakieś budynki pofabryczne. Naprzeciwko też jakiś budynek. Podejdziemy bliżej, zobaczymy, czy pełni może funkcję noclegową, czy może, może fabryczną. Tutaj widać budynek oznaczony numerem 220. To jest ten budynek, którego widzieliśmy z daleka. Zaraz zobaczymy. Tak, to był na pewno budynek fabryczny. Pozostawały tutaj jeszcze otwory po maszynach. Tutaj naprawdę trzeba być bardzo mocno ostrożnym, bo jest bardzo duża liczba odsłoniętych studzienek, głębokich tuneli.
A w oddali widać też jakieś obiekty. Mogą być też to bunkry i schrony, które służyły do schronienia się w razie ataku lub też w razie wybuchu. Tutaj naprawdę trzeba być bardzo mocno ostrożnym, bo chwila nieuwagi i lecimy na dół. Tutaj ten budynek, co widzicie, on przypomina budynek mieszkalny, hotelowy, ale tak naprawdę to był zakład produkcyjny, a te balkony, które tutaj widać, służyły do szybkiej ewakuacji pracowników w razie pożaru lub wybuchu. Zobaczcie, ile jest studzienek. Jakie głębokości. Jest naprawdę. Można sobie bardzo łatwo zrobić krzywdę. Ktoś tu zabezpieczył. Tu takim długim tym, ale zobaczcie, ile tego drąga wchodzi w studzienkę. Więc naprawdę, chodząc po tych obiektach, naprawdę trzeba bardzo mocno Tutaj uważać. Widać niby, że to jest ściółka leśna, taka dróżka leśna, ale tak naprawdę pod tą ściółką jest beton, jest droga betonowa. Tutaj widać kolejny budynek pofabryczny. Kolejna studnia. odprowadzenia wody z lewej strony O, przyczyna. tylko mówię, na terenie tego obiektu to jest kilkadziesiąt A takich nie, przepraszam, tu nie są kontenerzy. studni. A tu kontenerzy, dzięki którym możesz wyjść. To jest 100 To kontenerów. jest jakieś wejście pod spód. Jestem ciekaw, o co tutaj z tym chodzi. Jakiś pewnie tunel. Zgadza się, jesteśmy w jakimś tunelu. Dlaczego ten tunel służył, nie wiadomo. Być może. A! Dobra, już chyba wiem. To był raczej schron. I tutaj, gdzie są, zostały te betonowe bloczki, były po prostu poustawiane ławki w tym schronie. Tutaj widać jest drabinka i z niego wyjście. Tutaj widać kolejny budynek fabryczny, praktycznie identyczny, który widzieliśmy jakiś czas temu. Też takie samo rozwiązanie z balkonami, które służyły do ewakuacji. Tutaj widać kolejne obiekty. Tutaj widać, że była to jakaś hala produkcyjna, która już uległa zawaleniu. Najprawdopodobniej był to taki sam obiekt, jak to mieliśmy poprzednio, chociaż może coś innego. Nic, lepiej stąd wyjść, bo nie wiadomo, jak mocno to się trzyma, a nie chciałbym tutaj zostać na dłużej. Dobra, jesteśmy przy torach i tutaj według mapy, którą mamy, powinien być teren obozu w chwili Gross Rosen i
jeńcy, którzy znajdowali się w tym obozie, byli zmuszani do pracy najpierw przy budowie fabryki, potem pracy w samej fabryce. Według nieoficjalnych informacji było tutaj 25 tysięcy osób. A jednak jest jakiś tam ślad obozu. Widać w drzewach, że coś jednak tutaj po nim zostało. Ale to chyba już tylko same gruzy. Tutaj widać jeszcze stare podkłady kolejowe. Jestem ciekaw, czy to są te podkłady, które zostały po infrastrukturze kolejowej, która była na terenie zakładów. Tutaj według mapy powinien znajdować się budynek kasyna. Tak, dobrze słyszeliście, kasyna. Na terenie fabryki właśnie działało kasyno. I to jest właśnie tutaj ten obiekt. Tak się właśnie prezentuje budynek z zewnątrz. Idziemy do środka, zobaczymy, co z niego zostało. Tutaj widać zejście do piwnic. Wydaje mi się, że się tutaj paliło. Ściany są bardzo mocno osmolone. Praktycznie wszystko, co można było z tych budynków odzyskać, zostało odzyskane. Nie zostało praktycznie gołe ściany. Co do samego obiektu dawnej fabryki amunicji, to po wojnie część tych obiektów przejęło Wojsko Polskie, tworząc tam jednostkę wojskową oraz zakład karny. Jednak tak naprawdę większość tych obiektów jest dostępnych do zwiedzania. Jednak trzeba być naprawdę ostrożnym, bo stan tych obiektów jest naprawdę opłakany i na pewno grozi to zawalenie. Tutaj zobaczymy, jak wyglądał ten obiekt z drugiej strony. Wydaje mi się, że tutaj właśnie było frontowe
wejście. Tak, na pewno to było frontowe wejście. Tutaj nawet został się jakiś fragment ozdób. Dobra, idziemy dalej. Mijając kasyno, kierujemy się w kierunku oczyszczalni ścieków i elektrociepłowni. Kawałek nam drogi jeszcze został, a pamiętajcie, że jest listopad i do zachodu słońca została nam raptem godzina, więc musimy się dosyć szybko zbierać. A teraz doszliśmy do obiektów elektrociepłowni. Tak mi się wydaje, że do elektrociepłowni, ale nie jestem do końca pewien. Jak widać, ogrom tych budynków jest niesamowita. Tutaj najpewniej znajdował się skład opału. Tak mi się przynajmniej wydaje. To tutaj był skład tego opału, tak? Jakaś widać większa hala. Tu zachowały się jeszcze płucki. To jestem ciekaw, co to było, bo idzie bardzo długi mur. Tutaj widać drabinki do wejścia na górę. Nie. Tutaj widać jakaś dziura. Można wejść zobaczyć, co tu się znajdowało. Przez ten brak dokumentów naprawdę jest ciężko nieraz określić zastosowanie danego budynku. Suwnice? No mogły być i suwnice, tylko właśnie mówię, jedno ramię jest, a drugie do suwnicy ramię. Czekaj chwileczkę, bo nie widzę. Jest faktycznie? A no faktycznie, masz rację. No to mogły być faktycznie tutaj suwnice i coś z tymi suwnicami to mogło być przenoszone, no ale przez brak dokumentów tak naprawdę na 100% pewni nie jesteśmy, tak? Tutaj zaczęły się naprawdę bardzo fajne i duże obiekty. Tu jest jakiś... Co tam jest woda? Jest woda. Mam gumiaki, ale też nie wiem, co tam wie, znajduje się
pod tą wodą, żeby nie było tak, że będzie jakaś studzienka i polecę na dół, co nie? No dobra, zobaczymy. Wiesz, no słuchaj, no wydaje mi się, że tutaj właśnie, nie wiem, sypy, tak. Stąd ten na taśmociągi, pod spód spadało to wszystko. I węgiel, tak, i węgiel szedł tam do góry. Też tak właśnie mi się wydaje, że tu właśnie były tam, że tu właśnie u góry nad nami były tory i te pociągi faktycznie tutaj wjeżdżały. A słuchaj, patrz, tutaj są jeszcze schody. Tak, żeby wejść do tych, jakby się coś tam do tych taśm transportujących. A tu nie będziemy tutaj wchodzić, bo tu mówię, jest to zalane. Mogę tam jeszcze fragment. Tak, to najbardziej to jest prawdopodobne właśnie, że to były sypy. Tutaj właśnie był węgiel, który był transportowany w górę. Tu jest wyjście. Te obiekty są naprawdę imponujące. Tutaj tory, którymi jakiś czas temu, czy tym, którymi teraz szliśmy, prowadzą, widać, że do jednostki wojskowej, która właśnie tutaj się zaczyna. I właśnie na terenie tej jednostki została część obiektów, które po prostu wchodziły w dawną część fabryki. Teren jest bardzo dobrze ogrodzony, a tutaj widać kominy elektrociepłowni, do których zaraz ruszymy. Tutaj są właśnie kominy od elektrociepłowni. W sumie tak na pierwszy rzut oka widać, że w sumie najlepiej się zachowały w całym obiekcie. Ale zobaczcie, jaka wielka jest ta elektrociepłownia. Naprawdę robi mega wrażenie. Właśnie jesteśmy w kominie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj widać drugi z kominów i dalsza część elektrociepłowni. Tutaj też widać został fragment oryginalnej podłogi. O, uwaga, zobacz. Aha. Tu widać są wejścia na górę.
ale już nie będziemy na to wchodzić, bo niestety braknie nam czasu. A będzie chwila, moment i będzie ciemno. Dobra, zbliżamy się do oczyszczalni ścieków, ale tutaj jeszcze przed nami widać, jakie są odsłonięte studzienki, czy tam wejścia do tuneli. A tutaj jest właśnie wspomniana oczyszczalnia. Jest to jedna z dwóch oczyszczalni, a z tego względu, że jak cały ten zakład był oparty na zasadzie, że jak coś jedne przestanie działać, to musi to zastąpić koniecznie druga. W razie zniszczeń spowodowanych właśnie wybuchem czy atakiem wroga. Co do samego zakładu, to zakłady funkcjonowały do lat 1945 i przerwały swoją działalność przez to, że zbliżała się już ofensywa Armii Czerwonej. Część rzeczy, część sprzętu, które znajdowały się na terenie zakładu, wywieźli Niemcy w głąb Rzeszy. Resztę sprzętu wywiozła Armia Czerwona, a co zostało na terenie dawnej oczyszczalni, zostało wykorzystane przez Polaków do odbudowy kraju. Obecnie budynki są niezabezpieczone, można je spokojnie sobie zwiedzać, jednak naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym ze względu na bardzo dużą ilość niebezpieczeń w postaci otwartych studzienek, wystających prętów i tym podobnie. Tak właśnie wygląda infrastruktura oczyszczalni ścieków. Tutaj widać, że nawet żyją sobie bobry, a sądzę tak po tym właśnie obgryzionym drzewie. Tu jest jakiś budynek przy oczyszczalni. No tutaj są jakieś siedział sobie, robił ognisko. No dobra, to koniec już naszej wyprawy do dawnych niemieckich zakładów produkujących amunicję czy tam materiały wybuchowe. Obiekty są naprawdę warte do zwiedzenia. Tereny też są fajne, bo spaceruje się dużo po lesie. Na pewno trzeba zachować dużą ostrożność. Niestety nie udało nam się pokazać wszystkich obiektów. Nie wiem, czy udało nam się w ogóle pokazać połowę tych obiektów, które znajdują się tutaj, ale niestety już dzisiaj nie ma na to czasu, bo za 15-20 minut zrobi się zupełnie ciemno. Na pewno warto pobrać mapę, przy której dzisiaj chodziliśmy. Bardzo nam się ona przydała. Link do pobrania tej mapy zostawię w opisie filmu. No i to by było na tyle.